Ćwierkają wróbelki od samego rana. Ćwir, ćwir, ktoś w Kauflandzie zajumał banana. Ćwir, ćwir, my go nie znajdziemy, bo nam wpierdzieli. Kurde, nocny dyżur na komisariacie, a mi hasło do Windowsa zmienili, no. HWDP nie wchodzi. Może jakiś debil przez CH wpisał, o. O, teraz dobrze, proszę. O, dziękuję. Posterunkowy bączek, jak mija noc. O, melduje, że urwanie uba. Właśnie widzę, a ja czekam na ciebie w gabinecie. Czekam. W końcu się ubrałam. I przyszłam zapytać, gdzie jest raport? No właśnie miałem robić, ale cały czas ktoś dzwoni. Wie pani, a to oszustwa, a to złodziejstwa, a to kradziejstwa. No jednym słowem Warszawa. A molestowania były? Nie były. No to trzeba poprawić statystyki. Dobrze. Ups. Melduję, że długopis pani upadł, tam leży. Podnieś. Oczywiście. Już mam kompetencje do tego, także. Pani to powinna mieć ksywę i madło. No, bączek, całkiem jędrny masz ten odwłok. Siadaj. O, bardzo chętnie. Pisz coś. Głowa ci pachnie racuchami. Bo jadłem przed chwilą. Żona mi nasmażyła, bardzo ją kocham. Bawisz się z panią sierżant w Niedostępnego? Za 5 minut w moim gabinecie do raportu. I ubierz odznakę. Tylko odznakę. Jak tylko odznakę? Przecież to się na agrafkę przypina. Co ja mam se kuźwa zrobić? Kolczyk w sutku? Odwłok jej się spodobał? Zobaczymy, czy jej się żądełko spodoba. Ha. Chcesz, żeby cię bączek popieścił? Ha. To cię bączek popieści, o. O, jak ja cię popieszczę, o. O, jak ja cię popieszczę, o. Ja cię tak popieszczę, jak cię jeszcze nikt nie popieścił, o. Tak cię popieszczę, że Zula nie wyjdzie. O, jak ja cię popieszczę. Tak cię popieszczę, że bączka do końca życia zapamiętasz. Tak cię popieszczę, że... Witamy na komisariaciu. Salut. Bo ja chciałem coś zgłosić, ale widzę, że panowie zajęci. A nie, to wie pan, jak to mówią, co dwie głowy, to nie jedna, także... Ale dobrze, dobrze, że pan jest... O, otworzyło się łatwo, zamknąć się nie chce, ale... Dobrze, że pan jest, ja pana posadzę. Na dołku? Nie, no na dupie, siadaj pan przecież. No. Proszę bardzo, niech pan siada tu, najlepiej na krześle. O, ja sobie też usiądę, żeby nie było. Ogon panu wyszedł. Jeden żart o psie i dostaniesz pałą. A na tym będzie pan siadał? Co do tego, to... Także... Niech pan się nie martwi, to się nic nie stało. Wie pan, ja mam po prostu rozrusznik serca, wie pan? No, tylko na NFZ i mi od Jelcza wszczepili, także... Te obnyski skończyły, także... Proszę bardzo. Pan chciał coś zgłosić, to... Tak, ale to jest bardzo krępujące. Śmiało, niech pan mówi, proszę. Wie pan co, może ja jutro przyjdę, do widzenia. Nie, siadaj, człowieku, przecież ja tu po to jestem, żeby cię wysłuchać, zrozumieć, ja cię mogę nawet przytulić. O co panu chodzi? O to, żeby pan tu jak najdłużej siedział, zanim potwór z Loch Ness zwróci. To... Dobrze, to spiszemy zeznania, tak? Tylko se czcionkę ustawię.
Ja mam na imię Roman, to sobie ustawiłem Times New Roman. Jak patrzę na pana, to pojadę pogrubionym. A jaki rozmiar czcionki? 11. Gratuluję. Dobrze. Proszę złożyć zeznania. Co się stało? Zostałem pobity i zgwałcony wielokrotnie. Przez policjantkę może? Przez krawcową. Żonę moją. Może przez policjantkę dam panu 100. Przez krawcową dam panu 2. O, to poproszę. Ma pan terminal? Nie mam, dobra. Kiedy to się stało się? To się stało codziennie od dnia ślubu. Aha. Ile razy? 7 lat. 7 lat. Razy 365 dni. Mhm. To będzie... To będzie... Wpiszę, że dużo. Bo tyle było. O, ja mam komputer, to mi się łatwiej liczy. Dobrze. A jak wygląda procedura z gwałtu? Kiedy zapada wieczór, wtedy żona opuszcza swój krawiecki gabinet. O tak, tak. Odchodzi do mnie. O tak. Bardzo blisko. O tak, tak. Pochyla się. Tak, i wącha mi głowę, bo lubi racuchy. Nie, kłuje mnie szydłem, bo nie głosowałem na PiS. Przepraszam pana najmocniej, bo my mamy nowe wytyczne z ministerstwa. Tak? Nie głosował pan na PiS? Nie. Ile można na ciebie czekać? O, potwór wychynął. Co to za schadzka, Bączek? Chłopaka sobie przyprowadziłeś? Ale pani no? Oczy wywaliło. A nie, tutaj są. Odpowiadaj. Nie, ten pan sam przyszedł porozmawiać o zgwałcie. Bączek pana gwałci? Nie. Nie, Kwiatkowska. Żona moja, szczęście moje. Przejmuję sprawę, złaź. Oczywiście. Co, przyłazisz pan tu wywlekać prywatne sprawy między panem a żoną? Nie, ale ona go bije. Nie bije, tylko wychowuje. Oczywiście. Bo jak się faceta nie bije, to mu wątroba gnije. Boże, jak w domu. A ile zgnilizny na widowni. Ona go jeszcze gwałci. Gwałci? Szydełkiem. Jak prowokujesz żonę? Ja prowokuję? Moim zdaniem ubierasz się wyzywająco. Chip and Dale z Sochaczewa, normalnie. Sweterek w rąby. Pewnie tylko rąbanie ci w głowie. Bączkowi trzeba taki kupić. Nie, ja bym pewnie drwalem został. Bronisz się przed żoną? Oczywiście. Mówię nie. Nie. Głowa mnie boli. Mówisz nie, a prawdziwa kobieta wie, że jak facet mówi nie, to myśli tak. Prawda, Bączek? Nie. Bączek potwierdza. Boże, ja nie wiem, co ja gadam. Proszę pana, moim zdaniem żona tylko egzekwuje małżeński obowiązek. Won. Ale co pani? Won, studiasta, już! Nie zostawiaj Bączka z potworem! I co, Bączek? Jeszcze ci się upiecze. Ja nie chcę do cioci, ja mam żonę, pani sierżant, że ja nie mogę. Tak wyglądają pieszczoty Bączka, larwo! O. Proszę się nie denerwować, to nie boli. Boleć może jedynie intensywne myślenie, a to nie konkurs na myśliciela roku, tylko rozmowa weryfikacyjna do pracy w policji. Boże, jak mi się nie chce. Zapraszam pierwszego kandydata.
Witam serdecznie pana komendanta. Z mojej strony szacuneczek i jeden ukłonik w pana stronę frunie. Młody, co ty tutaj robisz? Przyszedłem, bo oczekuję od pana przeprosin. Młody, za te twoje ostatnie nieudolne aresztowanie już się dosyć naprzepraszałem. No, do mnie nie dotarło. 4 razy straciłeś oznakę. 3. Co? Raz zgubiłem. Masz szczęście, gdyby nie braki kadrowe w policji, to on cię stąd dawno wywalił. No, gadanie. A widzę, pan się tak urządził tu. Na fioletowo i siedzonko i biureczko. A siedzonko takie fajne, że można i nie słychać. A? No proszę. No. Przepraszam. Można? I po co było tak zwlekać? Siadaj. No, ja pomogę oczywiście. A ty munduru nie zdałeś? Nie mogłem. Potrzebowałem jakiś głupi strój na Sylwestra, a na mnie leży jak ulał. Wołaj następnego. Następny, proszę! Niech wiedzą, że mamy siłę. Dzień dobry, panie doktorze. Jak moje wyniki? A pan widzi, jaki tutaj jest stopień? Przepraszam, panie ordynatorze, ale mówili, że tutaj wyniki. Wyniki testu to jest rozmowa kwalifikacyjna do policji. Niech się siostro nie wtrąca. Ty wiem, ja się robię. Ja chcę do policji, proszę pana, ja mam doświadczenie. Ja pracowałem w milicji, w ZOMO, w ORMO. Obecnie prowadzę osiedlowy monitoring. Monitoring? A, mam wokół noktowizor. Dobrze, jak się pan nazywa? Maciaszczyk. Panie Maciaszczyk, co pana ciągnie do pracy w policji? Kumoterstwo i kolesiostwo. Jak za starych lat. Panie Maciaszczyk, tamte lata dawno już minęły, a poza tym my przyjmujemy do policji do 35 roku życia, także... Kurde, to się 35 lat spóźniłem. No, sekunda za późno. Ale jest taka propozycja, może pan zostać u nas tajnym agentem. O, agent! Wchodzę w to! Wataha znowu w grze! No, my zadzwonimy do pana. Nie. Żadnych śladów, synku. To ja się będę z wami kontaktował. Odtąd jestem James Bond. Idę stąd. I odfajkowany. Następny, proszę! Odłypnij, no pierdzielam. We mnie jest moc. No, moc. Siema. Jakby coś, to dla mnie Elka. Słucham? Jakby coś, to no widzę, że ten koleś, co wychodzi, już dostał kostium, to dla mnie Elka, nie? Proszę pana, po pierwsze nie Elka, tylko XL-ka, tak? No, Elka by pękła. Zaraz po ciebie przyjedzie Erka. Niemożliwe. To niemożliwe? No niemożliwe. Co? Bo jest SK, MK, LK, XLK, XXLK, nie ma R-ki. Nie było tematu. No. Proszę pana, po drugie, to nie jest kostium, tylko mundur, tak? No. My unedyry. My unedyry to przynajmniej 2. I kto jest głupi? Nie było tematu. A po trzecie, to na mundur to trzeba sobie zasłużyć, tak? No. Na maksa. No. No i ja sobie zasłużyłem, bo ja znam tego pana, jego tatę, jego wujka i sobie zasłużyłem, bo tu ja jestem, a pan nie. Hmm? Mam mundur. Znam go osobiście. Hmm? Dobrze. W związku z tym, że trochę mnie boli głowa, sprawdźmy, jak panu poszły wyniki. Młody, czytaj. Już czytam. Strzelanie, bardzo dobrze. No bo. 5. Sprawnościowy... Bardzo dobrze. 5. Spierdło się kilka razy przed wami. Nie? Ale wyrażamy się, dobrze? Dobrze, wyrażajcie. No i tekst. Test z wiedzy ogólnej. Słabo żenujący poziom. 1. Nie wiem, jakieś pytanie wyciągające, to ja mam za was myśleć, czy co? Nie wiem. Młody, puść mu to.
lepiej słychać, czy co? Co to za melodia? Jakaś podpowiedź, nie wiem. Ino, flaga biało-czerwona, orzeł w koronie. Donatan i Kleo. To mój. No spokojnie, może pan odebrać. No to ta zielona słuchawka. Przecież wiem. Halo. No. Po angielsku? No. Ziomeczku, sorry, nie mogę w tej chwili gadać z tobą na te tematy, bo jestem na policji i psy słyszą mnie. Także się będziemy w taczu. I teraz czerwona. Cyk. W taczu będą się dotykać. Ten, interesy, nie? Bo tam teraz taki duży przerzut robimy, nie? Aha, czyli że w transporcie pan pracuje. O. Mhm. No. Tej wersji się trzymajmy, nie? To taka spedycja, nie? Spedycja, druga praca, rozumiem. No. Przepraszam, czy ja panu nie przeszkadzam? No ale skąd? No. A mi trochę tak, no, ale... Ale już wyczymia, nie? Dobrze, to może ja pociągnę sprawę, tak? A bardzo cię proszę, młody człowieku. Dobrze, proszę pana, alkohol, narkotyki? Kurde, ty, nic nie wziąłem. I fajki mam jak coś. Na jutro wszystko będzie, nie? I ten. I dupy. Słucham? I dupy. Takie kobiety. Tylko takie lekkie. A. Anorektyczki. Nie, Polki. Z Polski. A. Dobrze. Do jakiego wydziału pan się chciał dostać? No kurde, gościu, walka z narkotykami, nie? Tam będę wszystko miał wypisane, wy tam macie dojścia, te wszystkie, jakie tam jest, co jak, na dzielnicy, której, nie? No ja to panu wszystko tak fajnie. No, taka, tylko wystarczy mi taka tabelka, gdzie co tam podowozić. Nie? I mapkę mu jeszcze daj. A bardzo proszę. Odi! No pan by się wstydził, no. Trzeba było zjeść śniadanie, nie burczy panu w brzuchu, nie idzie wysiedzieć. Młody, to faks. Faks, takie urządzenie. Odbierz. Mamy faks. Ale nie mamy mózgu. Jaki on jest głupi, tej. Jakby nie jesteście braćmi? Weź, co ty? No nie wiem. Nie no, szefie, co to jest za koleś? Co to jest za koleś? Jego ze stołecznej polecają normalnie. Kapka w kapkę, ten koleś. Gdzież, jakie mam dojścia? No, pan mi walnie autografa. O. Dla młodego. Dla młodego. I Grażyny. A Grażyna to kto? Mój pies. Suczka. No, sunia taka, no. Proszę. No i dziękuję, i mam autografa. Młody, co ty robisz? Czy to jest lizgoń, czy wiesz? On jest poszukiwany, aresztuj go, na dołek z nim, no! Co jest? No. No dobrze, to ja pana odprowadzę. Pokażę panu cele. Bo to jest ważne, żeby w życiu trzeba mieć cele. Tak, prosto i w prawo i pan się zamknie. Co ty? No co, grzeczny, fajny, sam się zamknie, elegancko. No. Następny, proszę! Witajcie, pyknie! Hej! A pan też do policji? A czy ona głupka wygląda? To co pana do nas sprowadza? Ja w sprawie zdjęcia kunia z fotoradaru. A co, jechał pan za szybko bryczką mi panu pstryknęło? Nie, tylko okazało się, że turysty nadmorskie oko nie będą jeździć tymi meleksami, tylko dalej kuniami. I mój kuń w ramach protestu powiesił się na fotoradarze. A co do tego ma zdjęcie z fotoradaru? No ja właśnie w sprawie zdjęcia Denata. Czyli, że to jest samobójstwo, że koń się na śmierć zabił.
chyba u was ty najmądrzejszy, nie? Widzi pan, prędkość zabija nawet konie. Wie pan co, bo mamy problem, bo zdjęcia z fotoradarów do Straży Miejskiej, także no nie pomogę, no. No cały dzień, ja czułem, że ją nic nie załatwię. Tak będę chodził od Kajfasa do Ajwasa, a idę króca fuzji. Gdzie pan idzie? Walnę se selfie z kuniem. Z Rojsi? Nie, z kopytka. Następny, proszę. Dzień dobry. Następny, proszę, siadam. Ja tylko na momencik, bo mi się spieszy. Panie, każdy tak gada, a potem, że mu się śpiesz, a potem siedzi na komisariacie 25 lat i zajmuje miejsce porządnym policjantom takim jak ja. Proszę siadać. No. No dobra, ale skoro już panu się tak śpieszy, to przejdźmy od razu do pytań. No. Przejdźmy od razu do pytań. Czyli, że trzeba będzie czytać. Nie przeskoczymy tego. Pan co, bo ja okularów dzisiaj nie wziąłem. Ja nie mam też. Jakby tam jakieś trudne wyrazy, to śmiało. Dobrze. Damy radę. P.O. Po. Po co? A. Po co pan? Po co pan? To jest błąd, kurwa. Po co pan przyszedł do policji? Po co pan przyszedł do policji? Tak się właśnie zastanawiam. Taka praca. A. Praca. Dziękuję. Brawo. Zuch. Trzy. Bez sensu, to jest drugie dopiero. Czy. Uważa pan? Staram się. Że z każdą osobą można się dogadać. No, do dzisiaj tak uważałem. Tak czy nie, bo nie wiem, co tu wpisać. Nie. Nie. Będzie prościej, nie. Tak. Dobrze. Teraz jest trzecie. Ostatnie. To się zobaczy. Uwaga. Prezes. Prezes. Rady. Mini. To jest właśnie pana poziom. Prezes Rady Mini-Ministrów wydaje? Pieniądze podatników. Pan co, ja widzę, że pan się kompletnie nie nadaje do pracy w policji, także do widzenia. Super, skoro to już mamy ustalone, proszę mi tu pokwitować odbiór przesyłki, bo naprawdę nie mam całego dnia. Do widzenia, dziękuję. Ty się za porządną robotę złapał, nie tutaj policjant się musi pocić na komisariacie. Następny! Następny! Zielona. Halo? 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 Halo, kto mówi? Halo? Halo, kto mówi? James Bond. Co? Po jaką wydacie, to ja, agent Maciaszczy. Co tam, panie Maciaszczyk? Po jaką wydacie melduje, że jakiś debil zaparkował na miejscu dla inwalidów. Ale spokojnie, już go zakablowałem. Super. Już go straż miejska holuje. Ale pięknie. O, podaję numer rejestracyjny. HPP 997, chyba jakaś kija.
To nie widzieli debile, że radiowóz biorą? Mogli nie widzieć, bo całego karnymi kutami wykleiłem. No chociaż ich! Instrukcja obsługi dozownika mydła. Ona się dziwi, że ja się rzadko myję. Dzisek. Ty masz jakiś papieris, dzisek? Mam. Ty się chcesz ze mną rozwieść, dzisek? Ale Boże? Nie. Ale Boże? Ale Boże? Ale Bożenka, no, Bożenuś, słonko ty moje wiecznie zaćmione. Ja się w życiu z tą nierozwiodą, mnie smoczyca nie pozwala. Ta ze Szmreka? Nie, ta z Grudziądza. O, moja mamusia mieszka w Grudziądzu. Przypadek? Oj, Zdzisek, ty tak do mnie przykro mówisz, a ja cię i tak kocham. Dobra, co chcesz? Odkryć ogórki. Skąd ogórki? Biedronki. Podobno w kolejkach długo się stoi, wiesz? To jest. A to od twojej matki, to gdzie? A Zdzisek, a pamiętasz? Jak? Się przez 2 tygodnie tak źle czułeś? Boże, no! No co? Mama powiedziała, jak masz wywalić, to lepiej niech Zdzisek zje. Chłopie! Zdzisek, patrz! Ty mi odkryciłeś ogórki, a ja się cieszę. My to jesteśmy małżeństwo idealne, nie Zdzisek? Bożena, co ty robisz, Bożena? Uśmiecham się do ciebie. Chodź. Cieszę się. Ja myślałem, że ja ci jakiś skurczpysk złapał, wiem? Zdzisek, w tym uśmiechu się zakochałeś. Bożena, ja przed tym uśmiechem spierdzielałem. To tak to było. A my jesteśmy małżeństwo idealne, Bożenka. My jesteśmy prawie idealne małżeństwo. Prawie, Bożenka. Zdzisek, jak my nie jesteśmy małżeństwo idealne, to ty mi powiedz, kto jest małżeństwo idealne, Zdzisek? Kwiatkowski spod piątki. To jest małżeństwo idealne, Bożena. Ale Zdzisek. No przecież Kwiatkowska nie żyje już 15 lat. Widzisz, można. No to Zdzisek, no to żeby między nami do takiej sytuacji nie doszło, Zdzisiu, no to ty mnie całuj mi, Zdzisiu. To ty mi dawaj buziolka, dawaj mi cmokolka, chodź tu do mnie, dawaj tu. Zdzisiu. Zdzisiu, chodź, wiesz, no bo jest już ciemno, Zdzisek. I wszystko jedno. Zdzisek, no chodź. No Zdzisek, no chodź. No Zdzisek, no dawno nie było. A Bożenka, do rocznicy jeszcze daleko jest. No ale Zdzisek, jak ostatnio była rocznica, no to też nie było. Bo ty coraz bardziej do matki podobna jesteś. Byś była podobna do ojca, to było łatwiej. By było wszystkim może i flaszkę postawił, albo co?
Z tobą to... A ci Sega, wiesz, że ja ostatnio spotkałam Teresę? Nie interesuje mnie to w ogóle, Bożena. W ogóle mnie to nie interesuje. A wiesz, co ona mi powiedziała? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Że moja siostra ma chłopaka Murzyna. Oj, to twoja matka się nie może o tym dowiedzieć. No, ona by tego nie przeżyła. O nie, to dzwoń! No już dzwoniłam! No i? Nie odbieram. A pech to pech. O, czy patrzysz? Patrz. Szósty zmysł ma Franca. Ona wyczuwa zagrożenie, wyczuwa zagrożenie. A Zizek, a wiesz, a ja z tą Teresą to ja rozmawiałam na różne takie bardzo ważne tematy, wiesz? I ona mnie zapytała taką jedną bardzo ważną rzecz, Zizek. Kto u nas w domu rządzi, Zizek? I ja nie wiem. Poczeka, zanim ja ci odpowiem, kto u nas w domu rządzi, to ty tak, wypierz firany, wymyj okna, odkurzaj całą chałupę, odmaluj przedpokój, napraw tą szafkę co 3 miesiące nie naprawiona, wynieś śmieci, wysprzątaj samochód, ugotuj obiad, przynieś mi piwo, pilota, ja ci powiem, kto rządzi u nas w domu, Bożena. Zizek, ja to wszystko zrobię w 5 minut. Hmm. Tylko ty mi najpierw powiedz, Zizek, kto u nas rządzi w domu, Zizek? Ty, Bożenka, rządzisz, ty. Zizek i ja? Tak, Bożenka, ty rządzisz, bo władza to obowiązki. No, może już tak. Dlatego ja ci się we władzę nie wpieprzam. No, no Zizek, no. No niby władzę mam ja, niby ja. A pilota trzymasz ty? Oj, Bożenka, daj spokój. Nie no, dla mnie to jest jakaś tajemnica poliszynszyla. Tak, Zizek, są takie słowa. A czy ty kiedykolwiek, no, czy widziałeś encyklopedię? A ja znam kogoś, kto widział. Zizek, ja wczoraj szłam koło biblioteki. Dwa razy? No. A wiesz, jak ja szłam? A wiesz, jak ja szłam? Ja tak szłam, że ze całe łokcie zdarłam. No. Tak się ocierałam o tej kultury, Zizek. Zobaczyłam, jak wypierdzieliłam do tej... Do tego... Weszłam do tej biblioteki, Zizek, to było trzecie piętro, Ja tam weszłam, tam był pokój 2x3 cały w książkach. I ja w życiu na oczu tylu książek nie widziałam naraz, Zizek. Co? Naprawdę ja byłam w takim szoku, że tak się cofałam, Zizek, do okna. I ja wzięłam po prostu, ja z tego okna wypadłam. I Zizek, ja byłam w takim szoku, że mi się nic nie stało! A jakiś tytuł, już jak tam byłaś, to coś widziałaś? Jakiś tytuł, książkę, coś? Tak, widziałam tytuł. Taka była jedna na środku, wielka książka z obrazkami. Była super. O gotowaniu. A o czym? O gotowaniu. O gotowaniu? Na. A tytuł? Makutra. A Makutra? A nie, to nie była Makutra. Nie? To nie była, to była Kama Sutra. Bożena, niech cię ręka boska broni, żebyś ty do tej książki zaglądała, Bożena. To w ogóle nie jest o gotowaniu książka, Bożena. O pieprzeniu? Nie. Zupełnie o czym innym, to jest to, o czym się nie lubisz, nie znasz i w ogóle tam nie zaglądaj. O czym? O majsterkowaniu to jest, Bożenka. To w ogóle nie wolno zaglądać. A pilota trzymam ja, bo to jest taki mój mały ruch oporu wobec swojej władzy absolutnej. Coś muszę mieć dla siebie w domu, także tam nie zaglądaj, to... No. A Zizek, a wiesz, że jak ja ostatnio oglądam telewizję, ja naprawdę stwierdzam, tam są takie fantastyczne programy, Zizek. Wszystkie na takim bardzo wysokim poziomie i naprawdę wszystkie takie specjalnie pode mnie. Na pewno, Bożenka, na pewno. I Zizek, rano jak się wstaje, jak się włącza telewizor, ja włączam. Jak cię brałem, to wiedziałem, Bożenka, że ty włączasz. Tak, ty mnie brałeś. I Zizek, i wiesz, i rano lecą takie zagadki, wiesz, 70, chyba z 70 takich zagadek, nie? Albo... Ile? Z 70, albo 90, albo i tak, jedna za drugą, tak, Zizek, ja wyobraź sobie, że ja od razu odpowiedź znam na o tyle. Na 70.
Zdzisek, wyobraź to sobie sobie. Na 70. Na 70. Albo na 90. To jest sporo są. Bożenka. Bożenka. Ile to jest? Ile to jest? Weź. Ja coś źle policzyłam, nie? Coś źle pokazałam. Czekaj, to będzie tak. Będzie dwa w pamięci. 3,7 to będzie nawias, bo to nawias. Wszyscy mi mówią, weź jak nie, weź sobie w nawias. Weź się w nawias, że ci się wiesz. Ci lepiej zrobić się samo, się tam, tu się samo, wszystko potęg. To weź się do potęgi drugiej, to będziesz przynajmniej wiedziała, że wszystko będzie po prostu parzyste. No bo to na nawiasie, to wiesz. I do potęgi drugiej to zawsze wyjdzie parzyste. To nie ma bata, to będzie parzyste. Potem co tam jeszcze jest? Jest na przykład taki bardzo fajny, taki bardzo popularny, fajny pierwiastek. To jest bezproblemowa sytuacja. To po prostu wiesz od razu, ile to jest. Ale potem myślisz, że jakiś taki jest, nie wiem, jakiś taki tangens, kotangens, gdzieś to sobie powyciągasz, jeszcze jest jakaś takie ciągi. Zdzisek, moja odpowiedź grzmi 2. Bożenka, jaka to jest stacja telewizyjna? I TVP ABC. Bożenka, no proszę cię, no. Ale Zdzisek, ale wiesz co dzięki temu się stało, Zdzisek? Coś dzięki ja temu? Ja dzięki temu wymyśliłam grę. Ty wymyśliłaś grę. Bożenka, tak. Weź mnie, nie kłam, proszę cię, że ty naprawdę coś wymyśliłaś. Naprawdę, Zdzisek, wymyśliłam grę w cyferki. O, jeszcze w cyferki? No super, na pewno. Tak. Zagrasz ze mną? A muszę w to grać, to nie może... Musisz, powiedz jakąś cyferkę. 4. 5, wygrałam. Dobrze. Nie będę gadał. Oj, Zdzisek, jaki ty jesteś głupi. O, fajne, te poranki to fajne. I Zdzisek, dalej są jeszcze takie, są inne programy, wiesz? I tak taki koło południa leci taki program, on jest medyczny. I Zdzisek, wiesz? I ostatnio mówili Zdzisek w nim, że jest taka cholera. No, jest, jest. I ona wykańcza ludzi. Wszystko się zgadza. Widzisz, o czym to jest? O twojej matce. I... I dalej później są jeszcze takie, wiesz, jest taki jeden program muzyczny, wiesz? No tam się muzykę zgadywuje po nutkach. I jak ostatnio oglądałam, to tam jest taki facet jak ty. Identyko. Kropka był, w kropkę, dobra? Skóra zdjęta, wypisz, wymaluj ci, mówię, 2 krople wody. W telewizorze? Tak? Taki był? Kurde, też taki przystojny? Też nic nie zgadza. Chwalę się, że to chciałem z nim rozmawiać. Co po ciebie rozmawiam? No i Zdzisek, wiesz, ja to ci powiem, że ja to bym mogła być taką gwiazdą telewizji, Zdzisek, wiesz, naprawdę. Ja bym się naprawdę do tego, Zdzisek, nadawała, bo ja mam do tego wszelkie potrzebne predysproporcje. Tylko do jakiego programu bym się Zdzisiu najbardziej nadawała? W jakim była najlepsza, najfajniejsza, żeby wszyscy mówili wa, 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 wa. To jest ta żona Zdziska, wiesz, taka elegancka, taka trochę mołek, taka trochę torbiska, taka sobie chodzi elegancka z tymi siatami, z tymi warzywami, wychodzi sobie tu, to tam, to tam, taka naprawdę taka obyta i taka Zdziskowa. Więc powiedz mi, Zdzisiu, w jakim programie by była najlepsza, najfajniejsza? W jakim? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, to by się sprawdziło.